Na relacje zaprasza agencja kreatywna Makumedia. Kreatywność wspierana technologią. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No tak, no mieliśmy bardzo emocjonujące spotkanie. Wydaje mi się, że po spotkaniu żaden zespół nie jest zadowolony pewnie z wyniku, bo ani my z jednego punktu się nie cieszymy, ani przeciwnik jeszcze bardziej pewnie z jednego punktu też się nie cieszy, bo grał u siebie i grał bardzo ważny mecz o utrzymanie. Także taka refleksja. Jeżeli chodzi o mecz, to no wydaje mi się tak, że jakiś plan na ten mecz mieliśmy i go realizowaliśmy praktycznie do momentu straty bramki na 1-1. W momencie, kiedy straciliśmy bramkę na 1-1, zespół Termaliki wydaje mi się, że bardzo uwierzył w to, że może dzisiaj z nami wygrać. No i bardzo się odkrył, wielu zawodników zaangażował do ofensywy. No i w tym momencie dwie takie jakby uwagi z mojej strony. Pierwsza to taka, że przy tak odkrytym przeciwniku nasz zespół powinien przede wszystkim skontrować i strzelić bramkę, może zamknąć ten mecz. A druga rzecz taka, że nie dopuszczać przeciwnika do tylu sytuacji, bo ja nie pamiętam, żebyśmy my, no grając no w jakimkolwiek meczu, czy nawet z jakimiś bardzo dobrymi zespołami z czołówki tabeli, doprowadzili do sprokurowali tyle sytuacji, bo w końcówce spotkania ostatnie 10 minut, no to tam bramka wisiała w powietrzu i wiadomo było, że to będzie taki mecz, że zespół będzie się odkrywał i trzeba będzie po prostu nie dopuścić do tych sytuacji. Niestety tak się i nie stało. 95. minuta, no to w ogóle już kuriozum, wykonujemy stały fragment gry, potem przeciwnik nas kontruje praktycznie, no. Nie chcę tutaj też no coś tam urągać zawodnikom czy zespołowi Termaliki, ale wydaje mi się, że przy większej jakości zawodników oni by te sytuacje po prostu wykorzystali. Natomiast no przestrzeliwali strasznie i zakończyło się wynikiem 1-1. Co jeszcze można powiedzieć? No to co na wstępie powiedziałem, tak? My nie jesteśmy wcale zadowoleni. Za dużo remisujemy. Było tak na początku też w tamtym roku, potem gdzieś zaczęliśmy wygrywać i ja mam nadzieję, że zespół Radomiaka wróci na zwycięską taką ścieżkę, taką passę. Tego sobie życzę, tego naszym zawodnikom życzę i że powalczymy jeszcze w tej ekstraklasie o wyższe cele. Natomiast dzisiejszy mecz pokazał, że tutaj nie ma łatwych meczy, że tu każdy będzie grał o wszystko i dzisiaj na pewno zespół Termaliki można pochwalić za to, że do 90, tam 5, 6, 7 minuty wierzyła w to, że może jeszcze coś zrobić. Dziękuję bardzo, tyle z mojej strony. Tak, dla nas ważny mecz, który myśmy zremizowali. Tu pierwszy połowu mi nie zagrali dobrze. No. Nemieliśmy ile, to tylko okazji do strzelenia bramki. Tam zrobiliśmy przy stałym fragmentu jeden blond, ale ta druga połowa z naszej strony była lepsza. Jo. My mieli 4-5 okazji, kde tam mohli mít střelit branku, ale o co to chodí? No chodí, jestliže my tak oprotivko nám se každý kárne, nebo v první polovi tam byl kárne, kde ho drží za košulku Kurova, a to nic není. No. Takže my tu můžeme gadať o našich, že my jsme měli střelit branku, ale každá propozice je oprotivko nám. Jak to bylo tu na Zaglebě dva razy, na Gurníku raz, dzisiaj dva razy, takže já můžu povědět jenom, družině jsem pověděl, že válčí do konca, no a budeme válčit i my do konca, ale jestli to bude takhle dále, tak asi bude těžko. Děkuji. Na relacje zaprasza agencja kreatywna Makumedia. Kreatywność wspierana technologią.